maja do października, 13 dnia miesiąca, pielgrzymuje do Rychwałdu ludność Boga kochająca. Są posłuszni Bożej Matce, która w Fatimie prosiła, by pokutą oraz łzami świat na lepszy przemieniła. Więc błagamy, Matko Boska, przyjmij naszych serc błaganie, wypraw światu nawrócenie, wszystkim daj w dobrym wytrwanie. Niech ustaną wszelkie spory, właśnie walki oraz wojny. Przyjmij, Matko, nasze prośby, niech nastanie czas spokojny. Kiedy w 17 roku objawiłaś się w Fatimie, świat był zagrożony, bał się, że wiara zaginie. Dzisiaj wszystkim nam zagraża wojna, która trwa na wschodzie. Nie daj Boże, by wciągnęła inne kraje w krwi pochodzie. Więc błagamy, Matko Boska, przyjmij naszych serc błaganie, wypraw światu nawrócenie, wszystkim daj w dobrym wytrwanie. Niech ustaną wszelkie spory, właśnie walki oraz wojny. Przyjmij, Matko, nasze prośby, niech nastanie czas spokojny. Przecież Syn Twój zmartwychwstały, gdy się zjawił w Wieczerniku, prawdziwy pokój obiecał wszelkim zgruszonym grzesznikom. Więc świadomi naszych błędów oraz wszystkich głównych grzechów, przychodzimy na Fatimę, korzystamy z sakramentów. Więc błagamy, Matko Boska, przyjmij naszych serc błaganie, wypraw światu nawrócenie, wszystkim daj w dobrym wytrwanie. Niech ustaną wszelkie spory, właśnie walki oraz wojny. Przyjmij, Matko, nasze prośby, niech nastanie czas spokojny. Przyrzekamy Ci, Maryjo, nasza rychwałdzka gaścino, że przybywać tu będziemy wierni z całą rodziną, że będziemy Ciebie prosić o wszelkie potrzebne dobro, Ty nas nigdy nie zawiodłaś, Bożych łas syłając ogromne. Błagamy, Matko Boska, przyjmij naszych serc błaganie, wypraw światu nawrócenie, wszystkim daj w dobrym wytrwanie. Niech ustaną wszelkie spory, właśnie walki oraz wojny. Przyjmij, Matko, nasze prośby, niech nastanie czas spokojny.